Witam Was, kochani, na kanale Iwi Tarot. Tym razem będzie to filmik dla osób, które lubią wybierać karty, wybierać sobie grupę kart. Są tutaj trzy różne talie. Będę je tasować przy Was, także zobaczymy, czy w ten sposób też będą rezonowały z Wami. Proszę, mówcie, piszcie, odzywajcie się na e-mail. Jestem bardzo ciekawa, jak będą przyjęte te czytania przez Was. No dobra. Tutaj chodzi głównie o to, byście pomyśleli sobie o jakiejś sytuacji, w której jesteś dzisiaj, która nie daje Ci spokoju, i jak ona w najbliższym czasie przebiegnie. Ok? Dobra, zaczynamy. Tu jest pierwsza grupa, tu jest pierwsza talia, druga i trzecia. Proszę sobie wybierzcie którąś z tych talii. Ok? Jest już wybrane? Dobra. A jak coś, to sobie zatrzymajcie filmik. Dobrze. To ja chowam detalie, które w tym momencie nie są nam potrzebne. Potasujemy tutaj pierwszą, dla pierwszej grupy osób. Jak rozwinie się sprawa, o którą pytasz w najbliższym czasie? Bardzo proszę o odpowiedź dla osób, które wybrały tą talię kart. Przełożymy. I sprawdzamy. Karta, druga, trzecia i czwarta. No powiem Ci, że masz jakieś marzenie. Tutaj jest właśnie przedstawiona, to jest gwiazda. Słuchaj, gwiazda mówi o tym, że bardzo, bardzo o czymś marzysz. Nie wiem, może to chodzi o jakąś pracę, o jakimś pomyśle. Pomysł jakiś masz na życie. I to, co teraz masz, co ci nie wystarcza. Chcesz czegoś więcej. Jesteś teraz właśnie w takiej sytuacji. Twoim marzeniem jest, masz nadzieję, plany czy obawy, to masz właśnie o pracę. Nadzieję na zmianę pracy. Obawiasz się, że ci się to nie uda. No, jesteś w takim zawieszeniu. Bardzo marzysz właśnie o zmianie. Przyszły bieg spraw tutaj masz. Koło fortuny. Koło fortuny mówi o tym, że wszystko, jeżeli jesteś w sytuacji, która ci nie odpowiada, która ci już nuży, chcesz zmienić pracę, chcesz na przykład zwolnić się i iść na przykład do innej firmy, albo założyć swoją działalność jakąś gospodarczą i swoje pomysły realizować, to właśnie tutaj w przyszłości to się może udać. To tak jakby ta śmierć mówi, ostateczny wynik to jest śmierć, więc ona mówi o zakończeniu jakiejś. Co się definitywnie skończy.
coś się definitywnie skończy. Jeżeli tutaj dla osoby, które wybrały tą grupę kart, no, wydaje mi się, że chodzi tutaj o pracę, o jakieś projekty, o cokolwiek chcesz zmienić w swoim życiu, może ci nie czujesz satysfakcji w tym, co robisz. Więc chcesz to skończyć. Tutaj śmierć mówi, że skończysz to na pewno, to już jest koniec. Definitywne. Możemy sobie dopowiedzieć kartami. Dlaczego? Dobra. Zobaczymy od gwiazdy. Dlaczego wyszła gwiazda? Jaki jest konkretnie? Może nam więcej powie? Coś ta sytuacja? No proszę, to jest wiara. Chcesz zmiany, naprawdę. Ty wierzysz w to, że ci się uda. Jesteś właśnie w takiej sytuacji. Chcesz podpisać jakieś dokumenty, chcesz, jeżeli zakładasz firmę, to oczywiście no, musisz, tak? Sprawy formalne załatwiać. Więc tutaj uważam, że tutaj myślisz o właśnie zmianie pracy. Może ktoś ci pomoże, tak? Ktoś, co się zna na czymś tam, no nie wiem o co. Tutaj wyleciała karta dla obawy i nadziei, więc słuchaj, ty masz tutaj tyle możliwości. To jest siódemka kielichów, zobacz. Masz bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo pomysłów i nie wiesz, który ci wypali, co się uda, co się nie uda. Żebyś tylko nie miał zbyt wysokich wymagań, bo może ci nic nie wyjść. Także uważaj też na to, ale naprawdę myślisz, w jaki sposób właśnie realizować te swoje plany. I boisz się, że ci się coś nie wyjdzie. Tutaj w kole fortuny, o, no proszę, koło fortuny i mag. Będziesz kreatorem swoich pomysłów. Wszystko ci wyjdzie. Myślę, że nie powinieneś, czy nie powinnaś się bać tych zmian, które są przed tobą, bo ty chcesz tych zmian i one się zrealizują. Zobaczymy, dlaczego śmierć wyszła jako wynik. Normalnie karty same mi wypadają, naprawdę. Jestem wręcz aż zaskoczona. Tutaj zobaczymy, czemu śmierć. Proszę bardzo. To jest szóstka denarów, czyli to jest równowaga w dawaniu i braniu. Czyli oczywiście, jeżeli będziesz zakładać firmę, to oczekujesz zarobku, oczekujesz nagrody za tą pracę, tak? Więc to, co właśnie nie służy, to po prostu pójdzie w zapomnienie, to już będzie twoja historia, do której już nie będziesz wracać. I zaczniesz coś nowego. Tak widzę właśnie ten układ dla was. Mam nadzieję, że optymistyczne i no, mam nadzieję, że wasze plany dojdą do skutku i wszystko będzie ok. To tyle dla osób, które wybrały pierwszą talię kart. Dobra, to już składamy. Zobaczymy teraz, co dla osób, które wybrały drugą talię. Tutaj sobie jeszcze przetasuję te karty, które mi dopowiadam. Dobrze. Teraz ta grupa. Zaraz wam rozłożę. Jak rozwinie się sprawa, o którą pytają osoby, które wybrały tą grupę kart w najbliższym czasie? Proszę o odpowiedź. Już wyskakują, ale jeszcze raz przełożymy.
No nie chcą siedzieć. Dobra, przełożę je, żeby było sprawiedliwie. Dobrze. Teraz jest tak. Pierwsza karta. Druga. No proszę, no tutaj widzimy. Jakiej jesteś teraz w sytuacji? Mam wrażenie, że tutaj chodzi o jakieś relacje. Może to chodzi o przyjaciela, może to chodzi o, nie wiem, o jakiegoś wracacza, jak to mówią. No ogólnie sześć kielichów. To ona, ta karta mówi o tym, że za czymś tęsknisz. Za czymś, co już minęło. Może za domem rodzinnym. Może, no nie wiem, za osobą. Za jakąś sytuacją. Tutaj jest śmierć koło tego, więc nie wiem, czy ta sytuacja, osoba, nie wiem, odeszła. Tutaj jest żal, smutek. To jest no, smutny rozkład kart i naprawdę tutaj cierpisz. Tutaj ktoś cierpi, tutaj ktoś żałuje czegoś. No w asie mieczy, więc tutaj jest oddzielenie przeszłości z tych złych sytuacji od dobrych. Więc to jest takie rozmyślanie o jakiejś sytuacji. W sensie, ty jesteś teraz w sytuacji takiej, że myślisz o kimś, tak? Obawy masz takie, że może już go nigdy, czy jej nigdy nie zobaczysz, czy może może to jakieś było rozstanie, może nie będziesz mógł, czy nie będziesz mogła wrócić do jakiejś sytuacji. I tutaj właśnie przyszły bieg spraw właśnie jakby potwierdzał to, że możliwe, że no coś złego się wydarzyło. Ostateczny wynik to właśnie as mieczy. Zobaczymy, dopowiemy sobie te karty dla was. Dlaczego wyszła sześć kielichów? Czemu wyszło sześć kielichów? Oj, wypadła mi karta. Tutaj jest siódemka buław, a śmierć, król denarów, przyszły bieg spraw. Dlaczego trójka mieczy? Za dużo, jeszcze chwilka. I ostatnia, ostateczny wynik. Ojku. No i proszę, dwójka mieczy i dwójka denarów, to jest jakiś wybór, nie wiesz co wybrać, nie wiesz co myśleć. Jeszcze zobaczę na tą sytuację jedną kartę, bo to jest taka niewiadoma, wiecie? Niesamowite. Tutaj jest dziewiątka mieczy, no ty nie możesz spać.
Oj. No, was mogę pocieszyć w sumie, że tutaj energia kart jest słońce. I nawet tutaj, kiedy tasowałam pod spodem, było słońce. Słuchajcie, no, to tak wychodzi, że ta sytuacja, o którą pytasz, wydarzyła się odgórnie. Musisz się zdać na los, na to, co ci góra przyniesie. W tej chwili może ci się wydawać, tutaj bronisz swojego zdania, bronisz jakiejś sytuacji, jakiejś z przeszłości. Tutaj nie masz może kontaktu z tym królem denarów, z kim byłeś, czy byłaś blisko, bo to może można energię odwracać. No a tutaj jest ten. Tu jest dziewiątka mieczy, więc coś złego się stało. Nie możecie się spotkać, nie możecie się zobaczyć. Coś się wydarzyło takiego, że. No trudno mi powiedzieć. Ty sam czy sama wiesz, co te karty przedstawiają. One ci tylko pokazują obraz sytuacji. Te sytuacje mogą być różne. Mógł ktoś odejść i już nie wrócić, tak? Mogli cię zwolnić z pracy i już po prostu nie masz pieniędzy, nie możesz płacić nawet czynszu, czy masz jakiś kredyt i teraz nie wiesz, co zrobić. Jesteś, no. A tutaj na koniec karta mówi, że musisz to przetrzymać, że to było po coś, że będzie już tylko lepiej. No bardzo mi przykro, ale tak dla osoby, która wybrała tą talię, właśnie tak wyszło. Mam nadzieję, że u was się dobrze poukłada. Wolałabym, żeby były lepsze karty i no ja nie lubię, jak właśnie tak jest, tak się dzieje. Jednak no nie będziemy ukrywać tego, prawda? I wymyślać jakiś bajek. No tak wyszło niestety. Powiedzcie, jak wy się czujecie w tej sytuacji, czy rzeczywiście tak się dzieje u was? Dobrze, teraz będziemy tasować karty dla osób, które wybrały talię trzecią kart. Rozwój sprawy, o którą pytają osoby, które wybrały tę talię. Bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo proszę o odpowiedź dla osób, które wybrały tą talię kart. Jakie są teraz sytuacje? Dobrze. Jest pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Bardzo proszę. Słuchajcie, jesteście teraz osoba, która wybrała tą talię. No jest w nieco lepszej sytuacji. Powiedziałabym, że dużo, dużo. Słuchajcie, tutaj chodzi o relacje. Na pewno o jakąś przyjaźń. Na pewno o jakąś parę. Może małżeństwo, może narzeczeństwo, może kogoś poznałeś, poznałaś, wiecie. Tu chodzi o dom, o to ucztowanie, zabawę, o przyjaźń ogólnie, proszę. I ty pytasz o jakąś przyjaźń, o jakąś sytuację, no nie wiem, może planujecie ślub, może jakąś imprezę rodzinną, tak?
Nadzieje, plany, więc czekasz na jakieś. Coś zrobiłeś, czy zrobiłaś w przeszłości, i czekasz teraz na to, czy to wypali. Czyli czy po prostu uda ci się zrealizować plan, jaki tutaj masz. Czekasz na coś związane z relacjami. No, tak myślę. Tutaj właśnie jest ptak wypuszczony z informacją i czekasz na odpowiedź. Słuchaj, no przyszły bieg spraw, no ty myślisz, to jest dziesiątka mieczy, no nie jest za dobrze, słuchaj, no myślisz, martwisz się, może nie, jeszcze nie znasz odpowiedzi. Bardzo cię to męczy, nie możesz spać przez to. A wynik jest szóstka tych buław, więc to jest zwycięstwo, słuchajcie. No więc no zwycięstwo, co może być? Uda się coś. Dzięki komuś na pewno. Czekałeś na jakąś wiadomość i dzięki tej osobie, no, która coś tam może załatwiła, coś dla ciebie zrobiła, dzięki niej stałeś się zwycięzcą. Masz coś, o co ci naprawdę chodziło, żeby to osiągnąć. Może osiągnąłeś to, że masz lepsze stanowisko w pracy. Może masz dziewczynę, o którą ci chodziło, czy mężczyznę, o którego ci chodziło, zależy, kto pyta. Tak. Więc te zmartwienia jakby nie były potrzebne. Ale jeszcze sobie dopowiemy. No, ale wiadomo, że jak nie ma informacji, to się człowiek martwi, co i co będzie dalej, tak? Czy się mi uda, czy się nie uda. Jeszcze popasujemy. Karty. Dlaczego wyszła czwórka buław? No słuchajcie, znowu wyszła czwórka buław. No powiedziałam, że jestem zaskoczona, ale właśnie przez to uwielbiam karty tarot, bo one są tak nieobliczalne, nieprzewidywalne, że po prostu. Bardzo lubię to robić dla Was. Za każdym razem właśnie odkrywam w nich coś nowego. Dobrze, zobaczymy. Nadzieje i plany. Nadzieje i plany, więc Ty masz nadzieję na to, że przyjdzie do Ciebie jakaś wiadomość. Coś tam kombinowaliście razem. Nie wiem, o co tu chodzi. Ty wiesz najlepiej, tak? No słuchaj, tu jest diabeł. Diabeł co mówi? Mówi o tym, że jesteś uzależniony, uzależniona od osoby, od jakichś używek, od sytuacji. Ty wiesz, w jakiej jesteś sytuacji w tym momencie? Obawiasz się o coś, że co, że ktoś cię oszuka może. Może też tak być, prawda? Diabeł, no, sam sobie wiele mówi. Nic dobrego. W każdym razie boisz się, że cię ktoś oszuka, że nie dostaniesz tej wiadomości, że nie będziesz mógł, czy nie będziesz mogła polegać na tej osobie, od której oczekujesz jakiejś wiadomości. A zobaczymy, dlaczego dziesiątka mieczy jest. Przyszły bieg spraw. No tak, no.
Tutaj jest umiarkowanie. Dwie karty mi wyszły, to już wzięłam. No i tutaj jest paść kielichów. Więc ty czekasz na jakąś wiadomość. Zobacz, tutaj oczekujesz na tą złotą rybkę. Tutaj umiarkowanie, czyli czekasz na jakąś sytuację. Ty coś dałeś, więc czy dałaś, czekasz na to, żeby ktoś w drugą stronę był w porządku i zrobił to samo, co ty dla niego. Może też tak być. Więc tutaj może być naprawdę, tu może być o ślub, o jakieś uroczystości domowe, w domu. No bo tutaj no ewidentnie tutaj właśnie chodzi o coś takiego. O to, żeby stworzyć rodzinę. Może to chodzi o jakieś organizacje ślubu. Jest wiele osób w to zaangażowanych. Też również może to być, tak? W ten sposób. A jaki jest wynik? Więc myślę, że wszystko się uda. Wszystkie plany wypalą osobie, która tutaj właśnie ogląda tą grupę kart. Dlaczego szóstka była wyszła? Proszę. I tutaj wyszło giermek. Giermek była, więc tutaj wszystko od początku, tu jest ogień, tu jest to tak jakby coś zacząć od nowa, więc tutaj bardzo, no, super historia się klaruje. Pod spodem macie dwójkę był tych denarów, więc to jest wybór również. Takiej energii właśnie tutaj jest właśnie to czytanie. No i co? Słuchaj, no tutaj będzie tak, że wszystko ci wyjdzie. Tutaj twoja droga jakby pójdzie naprzód, do przodu i twoje marzenia, to tutaj właśnie z tą sytuacją związanego, wszystko się ułoży. Pewnie dużo nerwów po drodze, ale wszystko będzie ok. To tyle dla osób, które wybrały tą grupę kart. Jeszcze na koniec chciałabym wam powiedzieć to, że jeżeli macie pytania do mnie, to pierwsze pytanie jako każdemu zrobię za darmo odpowiedź na jedno pytanie. Na kolejne pytania 5 zł, a jeżeli coś większego, to już na e-mail piszcie i zawsze się dogadamy. Myślę, że na początek tyle wystarczy informacji. Mam nadzieję, że wszystkie te grupy rezonowały w jakiś sposób. Oczywiście mam nadzieję, że wszystko dobrze, wszystkim wszystko wypali. Te najlepsze rzeczy będą rezonowały. No i do następnego razu. No i piszcie, czy takie układy też dla was robić w jakichś tematach. To tyle. Trzymajcie się. Do kolejnego razu. Pa!